na wczorajszej sesji sejmiku województwa opolskiego radni sejmiku, za co im bardzo serdecznie dziękuję, przyjęli apel do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Apel skierowany do pana premiera, by spojrzał na Opolszczyznę i na przydzielane im w dotychczas proponowanej umowie partnerskiej środki europejskie. Jako samorząd województwa proponujemy, by tych środków dla mieszkańców Opolszczyzny było znacznie więcej niż w początkowej propozycji. Chcielibyśmy, by z dotychczasowej rezerwy funduszy europejskich spłynęło na Opolszczyznę dodatkowe 254 miliony euro. Dodatkowo postulujemy, by z dotychczasowych programów krajowych, z których nie korzysta Opolszczyzna, także z tych programów na Opolszczyznę spłynęły dodatkowe środki. Apel ten, który prostą linią reprezentuje interesy nas wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, zostanie jednogłośnie przyjęty. Natomiast olbrzymim rozczarowaniem, poza tym oczywiście, że cieszy przyjęcie tego apelu, olbrzymim rozczarowaniem były głosy sprzeciwu radnych PiS. Chciałbym podkreślić, że nikt z radnych nie umiał w jednoznaczny, rozsądny i obiektywny sposób uzasadnić, dlaczego podjęli taką decyzję. Nie potrafiła także tego zrobić szefowa PiS na Opolszczyźnie pani Wioleta Porowska, która mówiła w wywiadzie dla Radia Publicznego, że nie wie skąd ta prośba o 250 milionów złotych. Ja rozumiem, że tematyka funduszy europejskich jest skomplikowana, można czegoś nie wiedzieć. Przyznanie się do tego w Radiu Publicznym może być nawet pochwalone. Ja jako wieloletni nauczyciel akademicki służę doświadczeniem i mogę udzielić pani poseł korepetycji z tego względu, z tego obszaru, więc czekam ewentualnie na odniesienie się do tej prośby. Pandemiczna sytuacja jest wielkim egzaminem sprawności funkcjonowania całej elity politycznej województwa opolskiego. I zagłosowanie radnych sejmiku województwa przeciwko przyznaniu Opolszczyźnie należnej jej kwoty pieniędzy w wysokości miliarda złotych jest po prostu zdradą swoich wyborców. To mieszkańcy między innymi Opola zostają w ten sposób poszkodowani. Również jestem rozczarowany tym, że w ramach Opolskiego Zespołu Parlamentarnego posłowie PiS-u nie uczestniczyli w pracach nad przygotowaniem parlamentarnego apelu o przyznanie Opolszczyźnie należnych europejskich pieniędzy. Bez wątpienia odpowiedzialność polityczną za to ponosi Wioleta Porowska i zaplecze polityczne PiS-u na czele z wojewodą opolskim. To jest gigantyczny skandal. Ci ludzie dostali powierzoną misję publiczną głosami wyborców Opolszczyzny, a na końcu ich zdradzili, twierdząc, że te pieniądze się Opolszczyźnie nie należą, a właśnie jest totalnie odwrotnie.